30 czerwca przed nami, moment, w którym otwarte zostanie Międzynarodowe Centrum Dialogu. To ważna data, bo zbiegają się różne okoliczności tego dnia. To setna rocznica urodzin Czesława Miłosza, człowieka związanego z tym miejscem rodzinnie. To również wigilia prezydencji Polski w Unii Europejskiej i to początek Międzynarodowego Centrum Dialogu. Te wszystkie okoliczności zbiegają się jednego dnia. Chcielibyśmy zaprosić cały świat na to, na tą uroczystość. Pewnie nie będzie takiej możliwości, żeby wszyscy mogli się zmieścić i ze względu na bezpieczeństwo i komfort naszych gości, ale od tego momentu Międzynarodowe Centrum Dialogu będzie otwarte i zapraszam wszystkich tych, którzy mieliby ochotę odwiedzić to miejsce podczas wakacji, czy wtedy, kiedy znajdą się na Sejnej Szczęście.